Cześć! Witam serdecznie w 180. odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Ten legendarny artysta udowodnił, że wystarczy nagrać jedną płytę, aby stać się legendą. Bardzo często do niego wracam, a płyta, którą zostawił, jest szczególna, ponieważ 14 utworów, które na niej się znajduje, to same największe przeboje tego artysty. Bohaterem tego odcinka jest Piotr Szczepanik i jego pełna winylowa dyskografia. Ten jedyny album, który przyniósł mu wielki sukces, to płyta Piotr Szczepanik śpiewa. I tu jest dowód na to, żeby zebrać najlepsze utwory, wydać to na jednej płycie i stać się legendą. Piotr Szczepanik to artysta, który się nie rozdrabniał. Dostał wspaniały repertuar, okładka laminat, pierwszy press, proszę bardzo. Później była również papierowa, także jest różnica. Ma być w pierwszym presie młodzieży biały Piotr Szczepanik i na biało śpiewa. A późniejsza wersja, okładka szara, Piotr Szczepanik na czarno i śpiewa na różowo, to już jest drugie wydanie. Tylko laminowana okładka first press, tak jak w tym wypadku. I oczywiście kolorystyka liter. Moi drodzy, wydanie Muza, numer katalogowy XL322, a zatem album pochodzi z roku 1966. I tak jak mówię, jest absolutnym the best of Piotra Szczepanika, dlatego że mamy tutaj takie klasyki jak Żółte Kalendarze, Nigdy Więcej, Goniąc Kormorany, z mniej znanych, a pięknych, Dlaczego Tak Ma Być, Nie Jestem Sobą, legendarne Kochać, Zabawa Podmiejska, Puste Koperty. No, moi drodzy, jedna płyta i tyle przebojów, to się rzadko zdarza. Ale generalnie rzecz biorąc, płyta zawiera 14 utworów, a ze względu na to, że to są krótkie utwory, to naprawdę słucha się tego bardzo przyjemnie. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o lata 60., jeżeli chodzi o dzielenie tych płyt na dekady, to zdecydowanie, jeżeli chodzi o lata 60., to nie wiem, czy nie byłaby to moja ulubiona polska płyta z tamtego okresu. Generalnie rzecz biorąc, naprawdę, przede wszystkim to, co tutaj mnie w jakiś sposób ujmuje, to głos Piotra Szczepanika, ta delikatność, którą miał w sobie po prostu. To był artysta, który, jak to się mówi, wiedział, o czym śpiewa. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ w roku 1990 polskie nagrania wydały taką oto składankę Piotr Szczepanik, Największe Przeboje. Jest tutaj kilka piosenek, które nie znalazły się na tym debiutanckim albumie. Przykład jest Lepiej Nie Pytaj, Jutro Bez Ciebie, Niedomówienia, Czy Chciałbym Kiedyś. Ale te utwory znalazły się na tak zwanych czwórkach, na tak zwanych epkach. Ja też te epki Piotra Szczepanika posiadam. No i co? Rok 1990, okładka laminowana, numer katalogowy SX2449. I teraz kwestia jest jedna. Tutaj mamy podpis taki. Rekonstrukcja nagrań archiwalnych z lat 60. I rzeczywiście, natomiast w przypadku tej składanki należy pamiętać jedną rzecz. Że były dwa wydania tego albumu. I proszę bardzo, jaka niespodzianka. Ponieważ było wydanie na klasycznej kremówce polskich nagrań, a u mnie ostatni label Muzy. Czyli nawet rok 91, początek 91. Chociaż znowu tutaj
Nie zgadza się numer katalogowy, dlatego że nie wiedzieć czemu SX 2449, bo numer katalogowy tutaj wprowadza w błąd. Wprowadza w błąd, ponieważ SX 2400 to rok 87, tak naprawdę. Więc nie wiem, gdzie jest błąd tutaj w tej płycie, że na okładce jest podane rok 90, ale z kolei numer katalogowy w porównaniu do roku 90 jest za niski. Ale różne dziwne rzeczy się zdarzały, że tak powiem, na rynku polskim i to jest jeden z takich przykładów.